Dziś kolejny dzień tygodnia z dowcipami o premierze Józefie Cyrankiewiczu. Był postacią rzeczywiście niezwykle barwną. Miał trzy żony i mnóstwo kochanek. Ale Polacy przede wszystkim pamiętali jego sylwetkę, a głównie jego łysinę. Żartowali więc. Co najlepiej wyszło Cyrankiewiczowi? Włosy z głowy. A dlaczego Cyrankiewicza uważano za najtańszego w użyciu premiera? O tym następnym razem.